zapraszamy. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. Chcesz widzieć wyraźnie? Odwiedź Euro Optical w zachodniej Mississadze. Kompletny serwis optyczny. Najmodniejsze oprawki i okulary słoneczne. Kolorowe szkła kontaktowe. Badanie wzroku na miejscu. Honorujemy wszystkie rodzaje ubezpieczeń. Zapraszamy. Lataj liniami, lecz załatwiaj z nami Polinex. Zapraszamy. Kredyt Union Świętego Stanisława, Świętego Kazimierza oferuje specjalne świąteczne pożyczki z oprocentowaniem tylko 5,25% na okres 1 roku i 5,75% na okres 18 miesięcy. Nie zwlekaj. Z tej znakomitej oferty pożyczkowej skorzystać można tylko w sezonie świątecznym. Życzymy udanych zakupów. O szczegóły ofert zapytaj w biurach Credit Union lub zadzwoń do call center. Zapraszam Państwa do obejrzenia drugiej, przedostatniej części filmu dokumentalnego Kanadyjskie Kaszuby, zrealizowanego przez naszego wieloletniego współpracownika Henryka Bartula. Przypomnijmy, że ten znakomity dokument nadajemy z okazji obchodzonej niedawno 150. rocznicy polskiego osadnictwa w Kanadzie. Tu jest maszyna do rwania pniów, bo jak przyjechali tu, to było ogromne drzewo tu było w Kanadzie. I pobudowali taką maszynę. I to się zahaczyło tu pod pień się zahaczyło i tym się kręciło dookoła. Jednym koniem albo dwa konie i się kręciło duch tak i to do góry idzie, bo to tak jak śruba. I się kręci, tak. Jak obrócił jest jeden raz to poszło 2 cule. Jak obrócił jest 2, to 4 cale. Tak, jak pień się wywalił, tak go wykulnął tu i założył koniami tu i na tych kołach go przewrócił do drugiego pnia i tak dalej. To z farmy od nas pochodzi. Ja była 7 lat stara, jak ja zaczęła w lesie, my robili, my na płelu kamienie zbierali, ta cała farma to było wszystko kamienie. To było tyle kamieni, co my musieli dynamitem rozbić. Ubudowali taki płot, duży płot, kamienny płot. Kamienie było zbierane tu jakieś 60 lat. Każdego roku wyłaziło z tego i musiało być zbierane i w płot kładły. A czym większy chłopak, to większy kamień musiał dźwignąć. To jest, nazywa się stumbut. Tym ludzie pierwsi to zbierali kamienie z paluch i włożyli, wpadli w mury. To była twarda praca. I tworzyli tak ogromne płoty, że wyglądają, jakby można po nich jechać. Tak szerokie i tak długie, całymi kilometrami. Pamiętam to dobrze, jak było u sąsadów tam było weseli, to drużba przyszedł i miał pistolet, to strzelił do góry i wtedy zapraszał się do izby i zaprosił wszystkich tych, co tam byli, you know, i od jednego do drugiego, tak jak było jemu nakazane przez młode państwo. We wtorek, jak się zaczęło, to do piątku. No ja. A od piątku się rychtowali znowu na niedzielę, na poprawinę.
I to znowu to Bessowa cały tydzień. Nie wiem, jak mieli czas, ale mieli czas. Juncie, kochani, na weselę, to jak szli do Rino, jak pojechali do kościoła zażenić, to ja wolę na wiesi, na strzepkach plejłam. Wejsa do sada, ślicznie, kochanie, nic nie pomoże twoje płakanie. Stoju kłyni, stoju w łezi, wyski zaprzegany. Tańcowali junci, kochani, to podłoga była miotku pogoda, nie była twarda pogoda, to była miotku pogoda. Piasku, tak. Ja. To piusku było tyle, to jak już siedziałem i pleju, to tym, jak oni zaczęli tańcować, to było tyle piusku, co nie było mnie widzieć. To w stodołach. Zabawy mieli, klepiska były, to jak ciężko pracowali, tak też i mocno się bawili i tańczyli. Nie mieli za co kupować wódki, ale sobie sami zrobili. To tutaj nazywano moonshine. Do picia było wiele, do jedzenia było wiele, kurów było dość. To ludzie jedli 3 dni. O, to było dobrze, to było fun, to było lots of entertainment. I to dzieci, to było tak dobrze, jak my byli dzieci, bo my tak zaglądali na nich, you know, przeglądali, my tak zasnieli, jak oni zmieli popić i tańcowali, śpiewali, because my tak czego nie widzieli, you know, oni byli tacy smutni, ale jak na to weseli, to każdy był, it was fun. To oni wszyscy zauważyli pretty well, zauważyli ze swoimi sąsiadami. I oni wszyscy mieszkali w gromadze. Oni mieszkali dziadek i staruszka. Wszyscy w gromadze mieszkali. A jak ludzie są zrobili starsi, to oni za tymi dziecami patrzyli, a ci młodsi robili na farmie i w lesie. Tero, czysto inny czas, czysto inaczej. To było dobrze, bo my nie mieli telewizyjny, my nie mieli książków, my nie mieli gazetów, takiego nic. I my zobaczmy wiele, wiele. Śmiewali. You know, gromadze, zebrani, wieczór, w nocy, i my słuchali. I ludzie żyli. To my szli na pustonoc, to w ten czas to wszyscy sąsadzi szli. My się zebrali wszyscy w jednym budynek i te nieboszczy byli w trunie, w izbie. I my mieli pustonoc, my całą noc się modlili, śpiewali. Mieli młotych, Reno, moimi kuniami. Przejechali do odwieży, oni włożyli truna na wóz, albo na Sonia, i my wszyscy jechali do kościoła, a po pogrzeb. No jak była pusta noc, to oni, co mało, ja pamiętam to, to w tym budynku, jak ta pusta noc była, ten nieboszczyk tam leżał, to na wieżach był krzyż w jedno zrobiony, z takiego płytna tak na krzyż było i powieszony tam.
No i jak do izby w lustole mało, tak w bedwieżach był taki zygar. Taki zygar jakby tam ten na stanie. I ten zygar pokazywał na jakim, o jakiej godzinie, o jakiej minucie ten człowiek zmarł. Ci, którzy tu przychodzili, umieli czytać i pisać. Przynieśli ze sobą księgi duże i śpiewniki ogromne. I sam patrzałem i z nich śpiewałem razem z nimi. Najczęściej na tak zwanych pustych nocach, gdy ktoś umarł, to przed samym pochówkiem, pochowaniem go na cmentarzu, to właśnie całą noc prześpiewali, przemodlili się i dlatego to się nazywała pusta noc, bo nie spali wtedy wcale. Śpiewali na cały głos. Czasem ja się single zadwigały na dachu, a śpiewali całą noc. I tak się zdarzyło, jak moja mamka pomarła w 1965 roku, to był ostatni taci tu dookoła, do tej kolicji tu dookoła. To później to wszystko tam już było we funeral home. To mieli to już pobudowane tu w Kielu i na Warrisby funeral home i wtedy wszyscy tam szli. Ona była ta ostatnia, co była ta pusta noc na farmie. Many of the immigrants who came to this land brought with them a handful of earth, and they had a saying, this is a handful of earth from the land of my birth. They left their dwindling villages and their war-torn countries to come to the new world, but their hearts were still much in the old world. And many of them would keep the handful of soil, the little bag of soil, throughout their whole lives. And the soil would be interred in their coffins when they were buried, so that they would be buried with a piece of their homeland. Pierwszy z takich miejsc, gdzie się modlili, to był Brudnel. Tam był kościół kamienny i był ksiądz, który ich chętnie przyjmował. Był Irishki, jak tu nazywają Irlandczyków. I to był pierwszy kościół Matki Boskiej Anielskiej. Tam trzeba było iść, jakie niekiedy 10 mil z niektórych miejsc, a niekiedy i dalej. Tak, myślę, że wiele razy szła sama piechty rano do kościoła, to była 3 godziny tam, 3 godziny nazad. To była cały dzień prawie na mszu. My przyszli do domu, to było tak 7 godzina, 8 godzina wieczór. Jedni szli, czasem jednego dnia szli do Brudnelu i tam byli u kogo w noc. I z powrotem drugiego dnia, bo jak było, jak było wielkanocno słowiec, tak taci te rzeczy, albo jak było jaką misją, albo co, to oni westali, gdzie ujać ich wewnątrz, albo co, i drugiego dnia poszli na zód. Often in the early years, when they could not reach a church because of the great distances in this region, they would gather on Sundays around a crossroad cross and pray, and this would be their liturgy. Ten krzyż tu postawiony bez Józefa Dudzińskiego w roku 1905 roku. I tych krzyżów tu postawiony jaki dziesiąc. Ksiądz przyjeżdżał czasem i msza odprawiał tu. I ludzie się schodzili w niedzielę albo kiedy i różaniec albo co mówili tu przed tym. Bo za daleko do kościoła, tu stąd do bliższego kościoła jest jakieś 12 kilometrów. Jak my szli wedle tego krzyża, to na jedno się modlili.
My nigdy nie przyjechali, co my nie stanęli i się pomodlili do tego krzyża. Tam to było, to tak było miejsce, wygląda, że tam był Pan Jezus, to był nasz Zbawiciel. I tam musieli przyklęknąć do Niego. Also instituted a new tradition of burying the Gospels in the land, under the earth. And perhaps the modern secular mind would think that this is bordering on superstition, but I think these Polish people, with their very strong faith and their love of the land, understood something that maybe we in our times have forgotten. They understood that creation is holy, and the new world was to be baptized, the land itself, the earth itself, was to be baptized, because it would grow the food which would feed them, which would bring nourishment to the coming generations. Jak sąsiad przyszedł, czasem byli na polu, czasem żnęli drewka, to nikt z nim mówił dzień dobry, w jednym mówił Boże pomagi, a my w jednym mówił zapowiedzieli Pan Bóg zapłac. Jak my mówili Pan Bóg zapłac, to my za tego człowieka się modlili. Pan Bóg, żeby był im dobry. Tu jest okno z pierwszego kościoła, pobudowane 1874 albo 5 roku. I to okno było, i ten kościół był zbudowany cały z klocków, z klocy. No i jak później, bo więcej Polaków przyjechało tu, tak, musieli budować większy kościół i tego rozebrali i rozdali te okna. Możecie widzieć, że nie ma żadnych żelaznych gozdów, wszystko jest drewno. No i później, jak więcej Polaków przyjeżdżało do Kanady, no tak, bo trzeba większego i kościoła pobudować. No co zebrali parafialni. No i pobudowali tego. I ten krzyż stoją na czubku tam. I ten kościół się spalił 1936 roku. Spalił się tego dnia, 2 lutego. Ja byłem przy tym ogniu tu i nie gasiłem go, ale no byłem chłopczykiem w ten czas. Jechaliśmy z farmą, koniami i ojciec powiada, tam sa dym kurzy i pewno daje się, że kościół zapali. Ale ojciec mówi, no pojedziemy zobaczyć. Jak przyjechali tu, to było wszystko spalone, tylko słody zostało tu.